Witajcie na koniec, z tej strony z kanału Okiem Matki. To jest drugi film z cyklu o pamięci, o metodach pamiętania, zapamiętywania czy o właściwościach pamięci. I słuchajcie, widziałam coś na takim kanale Fabien Olicard, francuskim. Nie wiem, czy na innych kanałach to jest, być może gdzieś widzieliście też taką metodę na polskich. Ja akurat oglądam ten francuski. Ten człowiek zajmuje się pamięcią, w ogóle mózgiem i tak dalej. Jest naprawdę bardzo fajna, ciekawa metoda. Może nie dla dziewięciolatków. Próbowałam przed chwilą wytłumaczyć taką metodę liczenia, znaczy mnożenia, ale to chyba jeszcze za wcześnie. Ale ona jest bardzo ciekawa, więc wam ją powiem. To jest metoda mnożenia dwucyfrowych liczb. Na przykład, zobaczcie, na przykład mamy 16 i na przykład mamy powiedzmy 12, tak? 16 i 12. I musimy to pomnożyć, tak? Trzeba to pomnożyć. Więc metoda jest taka, szybko tłumacząc, żeby przerzucić tą jednostkę, dwójkę, tak? Tutaj do tej, dodać do tej większej. I w tym momencie nam wychodzi 18, prawda? 6, 7, 8. 18. No i w tym momencie mamy 18 i 18. Oj, ciszej. I 18 mnożymy przez to, co zostało, czyli przez 10. Z tego nam wychodzi co? 180, tak? 180. 180, mamy 180, ale to nie koniec całego rachunku, tak? Bo teraz metoda jest taka, żeby te pozostałe, znaczy te pozostałe, po prostu te jednostki, 2 i 6, jeszcze raz pomnożyć przez siebie. 2 razy 6 to jest 12 i dodajemy to tutaj pod spodem. 12. Ok, i co teraz robimy? Dodajemy. 180, wait, sorry, 180 dodajemy do 12 i co z tego mamy? 192, tak? 192. Mamy wynik 192, ok? No i teraz możemy sobie to sprawdzić. Ja tego chyba wcześniej nie liczyłam, liczyłam coś innego, liczyłam na kilku innych przykładach, więc robimy tak, 16 razy 12 równa się 192, ok? 16 razy 12 równa się 192. Sprawdźcie sobie, ja sprawdziłam kilka różnych układów. Nawet myślałam w pewnym momencie, że to musi być tak, że jakby tutaj, że w sumie to ma nie przekraczać 100. Ale nieprawda, potem zrobiłam coś więcej, chyba 16 razy 17. I w tym momencie przesunęłam szóstkę do siódemki tutaj, do 17 i wyszło mi ponad 200 i to też się zgadzało. Więc to jest fajna metoda, naprawdę, tak? Przerzucamy jednostkę tutaj do większej, mnożymy przez 10, potem mnożymy jednostki i dodajemy to. I wychodzi. Proste, 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 tak? Mnożenie. Można to zrobić po prostu w pamięci w tym momencie. Daje się w pamięci. Ja jestem naprawdę kiepska z matmy, ale to pojęłam. Polecam. Fabien Olicard, wrzucę pod spodem link. No i będzie więcej takich filmów o takich różnych ciekawostkach, które gdzieś tam widziałam po angielsku albo po francusku. Nie wiem, czy są po polsku. Jeżeli są, możecie napisać w komentarzach. Subskrybujcie, pozdrawiam. Wierzcie w siebie, nie gaście swojego wewnętrznego ognia. Joanna.